Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy przygotowuje się do nowego sezonu. Nowa hala, nowe maszyny i wzrost eksportu. To założenia na ten rok. Chcielibyśmy inwestować w nowe obiekty chłodnicze, przechowalnicze, a także w linie do sortowania, pakowania, konfekcjonowania warzyw i owoców. To maszyna do produkcji opakowań. Za kilka miesięcy mają pojawić się tu urządzenia do pakowania produktów. Nowością będzie też wprowadzenie systemu transakcji internetowych. A wszystko po to, aby zwiększyć sprzedaż. Największa część obrotu rynku hurtowego to eksport. W tym roku codziennie wyjeżdża stąd za granicę 40 tirów jabłek. Najbliższe miesiące powinny być niezłe pod względem eksportu, głównie na rynki wschodnie, przede wszystkim do Ukrainy, a później te produkty z Ukrainy trafiają w 90% do Rosji. Sandomierska giełda kojarzy się głównie z dużym placem targowym, gdzie producenci rolni mogą sprzedawać warzywa i owoce. W sezonie przewija się tu około 60 tysięcy pojazdów z towarem. Jednak sandomierski ogrodniczy rynek hurtowy zarabia głównie na eksporcie. Tylko w tym roku sprzedał już za granicę ponad 20 tysięcy ton jabłek.